See it rain, see it all. Either got it or you don't. You either stand or you fall. When your will is broken, when it slips from your hands, when there's no time for joking, there's a home and the plan. Natalia, jako Nelly. Brawo chłopaki z Chris Crew, brawo chórki z Chris Crew. Piękne zakończenie programu. Twoja twarz! Mi znajomo! Małgosiu. Słońce moje. Słuchałam tej referencji i tak sobie pomyślałam, ale ta piosenka jest nudna i bez jaj zupełnie. No nie. Natomiast, no wiesz, w twoim wykonaniu ona była zupełnie interesująca. Z jajami. Ci powiem, tak. O. Dzisiaj mogłaś się skupić na stronie wokalnej, nie musiałaś skakać i zasuwać po tej scenie, tylko trochę pouwodzić, co ci całkiem nieźle wyszło. Znakomity występ, pięknie śpiewasz, pięknie wyglądasz i w ogóle cieszę się bardzo, że cię poznałam. Super, dzięki. Kasia? Zrobiłaś dokładnie to, co należało zrobić. Fantastycznie utrzymałaś wszystkie gesty, delikatną uwodzicielskość Nelly Furtado, tak jak ona istnieje przed mikrofonem. I w moim odczuciu zaśpiewałaś 100% głosem Nelly Furtado. Ja naprawdę dziękuję, słyszałam Kasia. Nagranie Nelly Furtado. Dziękuję. Adaś? No ja do dziś jestem smutny, że Nelly Furtado odrzuciła propozycję od Playboya w sesji za $500,000. No ale jakoś ten... Ty byś przyjął. Chcę przez to powiedzieć, że ty dziś... Ja mam powiedzieć tak? Nie, absolutnie, że ty mi dzisiaj te łzy bardzo osuszyłaś tym występem. Tym piórem. Weszłaś w to, wydaje mi się, że jeszcze bardziej niż Nelly Furtado nawet pokazałaś tą taką kobiecość. Wokalnie na początku wydaje mi się, że miałaś mały problem z trafieniem w ten dokładny nurt, w który chciałaś wejść głosowo, ale już później, szczególnie przy refrenie, totalnie słyszałem Nelly Furtado i dziękuję ci za ten występ. Dziękuję, super. Adas, dziękuję. I Kacper. Ja też miałem poczucie, że w pierwszej zwrotce trochę szukałaś tej barwy, ale potem to się dobrze odnalazło i właściwie już w drugiej części utworu wszystko mi się zgadzało. Fantastycznie wyszło ci kuszenie spojrzeniem. Moim zdaniem twoim wielkim plusem jest to, że do tej perfekcji umiesz dołożyć spojrzenie w głąb duszy tych postaci, z którymi się mierzysz, a do tego bardzo mi imponuje to, z jakim spokojem i pokorą i skromnością przyjmujesz zarówno wszystkie swoje sukcesy w tym programie, jak i wszystkie swoje porażki. Bardzo cię podziwiam i postaram się trochę tego od ciebie nauczyć. O, bardzo miło, dziękuję, Kacka. Dzięki. Proszę państwa, Natalia Avalon. Ja żadnych porażek zarówno u Natalii, jak i u reszty uczestników nie widziałem.